W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Drodzy bracia i siostry, dzisiejszą niedzielną Eucharystię rozpoczynamy słowami: Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz, nakloń ku mnie Twe ucho, usłysz moje słowa. Strzeż mnie jak źrenicy oka, ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł. Drodzy bracia i siostry, to słowa psalmu jest także naszą modlitwą do Boga, aby Bóg nas wziął pod swoje skrzydła, a więc ochronił przed niebezpieczeństwem, ale także, aby umocniał nas w wierze. I wiemy, że liturgia święta, msza święta, w której uczestniczymy, to nie jest dzieło człowieka. To jest szczególny moment działania Boga w naszym życiu. Dlatego zapraszam nas, abyśmy otworzyli nasze serce na to spotkanie z Chrystusem. Mszy świętej modlimy się za świętej pamięci Modesta, Władysława, Stanisława i Jana. Także druga intencja za świętej pamięci Witalia, prosząc dla nich o życie wieczne w Królestwie Bożym. Przeprośmy Pana Boga za wszystkie nasze grzechy i zaniedbania, abyśmy mogli godnie uczestniczyć w tej Eucharystii. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Wysławiajmy Pana Boga śpiewając: Chwała na wysokości Bogu. Thank you.
Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, spraw, aby nasza wola była zawsze Tobie oddana i abyśmy szczerym sercem służyli Twojemu majestatowi przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z księgi proroka Izajasza. To mówi Pan o swym pomazańcu Cyrusie. Ja mocno ująłem go za prawicę, aby ujarzmić przed nim narody i królom odpiąć broń od pasa, aby otworzyć przed nim podwoje, żeby się bramy nie zatrzasnęły. Z powodu sługi mego Jakuba, Izraela, mojego wybrańca, nazwałem Cię Twoim imieniem, pełnym zaszczytu, chociaż mnie nie znaleźć. Ja jestem Pan i nie ma innego. Poza mną nie ma Boga. Przypaszę Ci broń, chociaż mnie nie znaleźć, aby wiedziano od wschodu słońca aż do zachodu, że bez mnie nie ma niczego. Ja jestem Panem i nie ma innego. Oto Słowo Boże. Pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Tesaloniczan. Paweł, Sylwan i Tymoteusz do kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój. Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, wspominając o was nieustannie w naszych modlitwach.
Wspomnij przed Bogiem i Ojcem naszym na wasze dzieło wiary, na trud miłości i na wytrwałą nadzieję w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Wiemy, bracia przez Boga umiłowani, o wybraniu waszym, bo nasze głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się przez samo tylko słowo, lecz przez moc i przez Ducha Świętego, z wielką siłą przekonania. Oto Słowo Boże. Jakby podchwycić Jezusa w mowie. Posłał więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby mu powiedzieć: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na kilci też nie należy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak ci się zdaje, czy wolno płacić podatek cesarzowi, czy nie? Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł, czemu nie kusić obłudnicy? Pokażcie mi monetę podatkową, przyniesie mu denara. On ich zapytał, czy jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli Cezara. Wówczas rzekł do nich, oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Oto Słowo Pańskie. Szczególny Ojcze, bracia i siostry Chrystusie, naprawdę życie było tak nieraz, że musimy wybierać i nieraz ciągle to nas męczy i dręczy. Pójdziemy na lewo, nie mamy spokoju. Pójdziemy na prawo, nie dogodzimy światu. Tym bardziej diablu. Czy mamy się nieraz świętyś takie myśli o tym, że każdy, jakby dokładnie wszystkim, trzymamy się w środku i wybieramy nieraz. Potem robimy egzamin sumienia i nie mamy pokoju. Pokój tam, gdzie jest Duch Święty, radość, prawda. Nieraz mówią ludzie, no musiała skłamać, musiała. Ale czy to prawda? Musiała skłamać. Mówić prawdę, tak prosto. To
Teraz nieraz słyszymy, co piszą gazety. Tyle kłamstwa, tyle tego wszystkiego. Chrystus mówi, dzieci, przewrotność to jest diabelskie. To jest fałszywy prorok. I my, chrześcijanie, nie powinni tak robić. Mówić prawdę. Nie chcę o tym mówić. Jestem wolny człowiek. Każdy człowiek ma do wyboru. Każdy człowiek ma do wyboru. Żeby nie zbłądzić, trzeba stawić Boga na pierwszym miejscu. A wszystko będzie na swoim miejscu. Wszystko będzie na swoim miejscu. I sumienie, życie i zbawienie naszym będzie na swoim miejscu. Kiedyś na Ukrainie tam nieraz do Ukraińców bardzo dużo zacząłem mówić na ukraińskiej mowie. Zaczęli tam Polacy. Po co po ukraińsku? To nasz Kościół. No, a jakby Bóg powiedział teraz? Przecież jest mowa miłości. Jest mowa Ducha Świętego, który mówił do apostołów i wszyscy rozumieli. To jest mowa miłości. Nikt nie jest cudzy. I trzeba do każdego mówić od serca do serca. Kiedy serce przemawia, rozumie to bardzo Bóg i człowiek. Kiedy diabeł przemawia, to jest zamęt, nienawiść i bezdrożnie. Człowiek idzie przeciwko wszystkim, przeciwko sobie i przeciwko Bogu. Poczekajcie, jak jest on wolny, nie? Dlaczego? Żyje miłością. Очень важно, дорогие братья и сестры Христе, есть язык любви, и надо это ценить. КГБ вызывало не раз, прекрати говорить по-украински. Я говорю, может по-немецку? Да, давай по-немецку. Только не по-украински. Потому что много народа съезжалось. Тысячи людей. На Пасху было 16 тысяч людей. На будні дні понад 3 до 4 тисяч. І це їх бесило. Прекрати говорити по-українську. Що сьогодні говорять Ісусу? Хотіли підставити Ісуса. Вот, Він щось сказав проти власті. Найти что-нибудь против, он ставит их на месте. Ставит их на месте. Отдайте Цезарю, то есть Цезаря, Богу Божие. Что Бог хочет? Сердце. Он сотворил сердце и хочет сердце. Это очень важное, это очень ценное, это вечное. Это наше. Это наше. И потому мы должны искать то, что Божие. Порой в тяжелых ситуациях жизни выбирать Божие. А Бог, например, есть простить. Но так, как Бог прощает. Боже, есть также простить и себе. Это очень важно, чтобы простить себе.
Jeśli nie, to my idziemy przeciw Boga, naruszając zapowiedź Boga. On сказал, люби Бога, ближнего себя. А мы ненавидим себя, мы обзываем себя. Мы говорим такие слова порой на себя. А разве мы не замечаем то доброе в нас, что дал нам Бог? Почему взор свой обращаем на сатану и дьявольские дела, которые он насеял в сердцах наших? Почему мы только на это смотрим? А я никогда не думал о том, что надо прощать себе. Я говорю, надо, обязательно надо, чтобы понравиться Богу, чтобы выполнить волю Божью до конца, отдать Богу Божие. Не я сказал эту заповедь, люби Бога, ближнего себя. Почему не возьмешь эту вершину? Ну, я думала, ну, что тут думать? Господь сказал, надо послушать Бога и простить себе навсегда. Иначе самолет никогда не взлетит, если мы будем смотреть на себя глазами сатаны. Вот грешник такой, как Задоров говорил. Вот православные церкви говорят, раб Господний, раб Господний. Раб, когда грешен. Греха сатаны и смерти. А если он перепросил Бога и ближнего, простил всем, простил себе, выполнил волю до конца, он не есть раб, он не дитя Бога. Дитя Бога. Раб, когда грешен, когда уже получил прощение грехов, он уже не есть раб. Он послушал Бога, он с Богом считался, он отдал Богу должное. И Бог ему прощает. Что, разве это не Иисус говорил? Правда вас освободит, а прощенные грехи ваши не вспомнятся никогда. Если простил, он не будет вспоминать. Их нету. Но мы не хотим поверить, что их нету. Мы не хотим поверить, что их нету. Надо снять просто с себя черные окуляры. И посмотреть глазами Бога. И то, что доброе, развивать в себе. Любовь к Богу будет тогда. Любовь к ближнему будет тогда, и любовь к себе будет тогда. Не если вы идете на свадьбу, или идете там на какой-то там парад, или идете где-то в храм Божий, там хватит одной плямы. Ну как-то неприятно уже с той плямой на одежде идти среди людей. Старайтесь, ну слушай, ну ты посмотри, ну как я стану сейчас там между людьми? Ну как ты не могла, дай другую рубашку. Маленькая пляма, малозаметная. Если мы заметили, люди заметят. Так само Бог, Он очищает душу нашу навсегда. Если есть там правда. Мы считаемся с Богом, ценим Бога, любим Бога, когда слушаем до конца. Ценим каждое слово Божие, тогда воздаем Богу. Когда я был на Казахстане, и там подошла ко мне одна пара старших людей, уже под 50 лет, и вы сказали о те, что можно венчанным идти до исповеди. И кто тяжело больной, может также и невенчанный поисповедоваться. То нам можно исповедоваться, бо мы венчались. Тоже не знаем, что наше венчание важное. Я говорю, где вы венчались? На кладбище. Как на кладбище?
No знаете, нас храмов нету, по домах люди боятся, потому что арештовывали, судили, то мы разрешаем только на кладбище помолиться против своих усопших. И мы там венчались. Я говорю, только расскажите, как это было. Они говорят, ну, отчитали розарий святой, бо мы всегда молимся, или крещение, или венчание, или похорон, то все розарий. И потом, значит, была женщина, которая знала, что надо делать, что надо помолиться молитву, потом надо помолиться какую-то молитву до Духа Святого. И мы вставали на колено возле гроба матери и сказали присягу, повторяли за этой женщиной. А вы свидетели были, да, а вас никто не принуждал, нет. Вы не родственники мы с вами, нет. Вы по доброй воле венчали, да. Вы венчаны. Благословил вас Бог и благословила ваша мать из гроба. Мы когда перекрестились после всего и целовали крест. Вы венчаны, можете идти до исповеди. Смотрите, они там. Кто их привел? Розарий. Та память о матери. А вы часто молились розарий? Мы всегда молились розарий. Ночью, на коленях, тихо. Розарий молились. Потому что под дверями подслушивали, что мы там делаем. Могли себя оправдать, но на такие времена, тяжелые времена, но... Нет, они молились. Гасили свет, вставали на колено и шепотом молились. Это была для них и Библия, и служба Божия, и все было там. Выбирали Бога. А дети у вас есть? Есть. Крещенные? Ну, здесь, на кладбище, женщина крестила. Уже наши дети взрослые, имеем внуки. Все на кладбище, возле гроба мамы. Вот та любовь, сильна любовь, вечная любовь. Это Бог, любовь. Воздали Богу Божие, и Бог воздал им. Эти люди наверняка все будут в небесах. Per aspera ad astra, через трудности звезды. И награда великая. Теперь сравните себя с ними. Что нам мешает повенчаться? До чего мы дошли? Что далеко-далеко еще до свадьбы они же живут. И втягивают в этом родителей в тяжелые грехи. Это из дом проституции. Поставляйте их под суд своих родителей. Такого не было. Я говорю, то вы перед свадьбой это венчались или как это было? Интересно было мне. Они говорят, нет, свадьба была через месяц. Видите, на кладбище венчались, через месяц свадьба. Так свадьба, кто знает, когда они живут уже по 2-3 года. А где дети? Фабрика смерти. Это не Божья любовь. Это дьявольщина. Если я буду молчать, пойду по терминалу Божий. Если вы будете родители молчать, соглашайтесь, пойдете по терминалу Божий, будете сужденные. Вы здесь не выбираете Бога, а что? Узаконивайте, соглашаетесь, да что? Чтоб танцевал дух Мелида. А дух Мелида – это дух разврата. Они считают, это все нормально, это законно. Это не законно. Это плевать Богу в душу. Не стоит. Христиане не стоит это делать.
пойдем по трибунал. И то Божий. И Христос сказал, идите, прошу, проклятый огонь вечный, поступаете несправедливо. Это есть несправедливо, не слушать Бога. Зачем нам масоны должны диктовать мораль Божью? Что сегодня говорит Христос в Евангелии? Что Он говорит? Лицемерие. Зачем вы меня искушаете? Зачем вы меня искушаете? Отдайте Богу Божье, а Цезару Цезара. Аминь. Bracia i siostry, wyznajmy teraz naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Pilatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jako znajmy Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Módlmy się za Kościół, aby przez Jego nauczanie i postępowanie ludzie znaleźli ulgę w swoich cierpieniach. Za papieża Benedykta XVI, aby dawał doskonały przykład służby Kościołowi i całej ludzkości. Zarządzających narodami, aby Bóg oświecił ich i dał im zrozumienie, że są tylko sługami dobra. Za chrześcijan w naszej ojczyźnie, aby oczyścili swoją wiarę i nie posługiwali się nią w brutalnej walce politycznej. Za tych, którzy odeszli już z tego świata, aby mogli oglądać oblicze Boże. Za nas tu obecnych, aby Bóg dał nam odwagę i roztropność w postępowaniu z wszelką władzą, a nas samych napełnił duchem wolności wewnętrznej.
Módlmy się za zmarłych, za których modlimy się w tej mszy świętej, za świętej pamięci Modesta, Władysława, Stanisława, Jana i Witalia. Panie Boże, wysłuchaj nasze modlitwy za naszych bliskich zmarłych i przebacz im wszystkie grzechy i obdarz ich wieczną radością w Twoim Królestwie. W chwili ciszy powierzajmy Bogu nasze modlitwy i prośby. Boże nasz Ojcze, Ty dobrze znasz nasze życie, nasze cierpienie, trudy. Wysłuchaj nasze modlitwy i daj nam te łaski, które potrzebne dla zbawienia. O to prosimy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Módlcie się, bracia i siostry, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Miłosierny Boże, daj nam z prawdziwą swobodą ducha pełnić służbę przy Twoim ołtarzu. Niech ofiara, którą składamy, mocą Twojej łaski oczyści nas z grzechu, przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wami i z Duchem Twoim w górę serca znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący, Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On przez narodzenie z Maryi Dziewicy obdarzył ludzkość nową młodością. Przez swoją mękę zgładził nasze grzechy. Przez powstanie z martwych dał nam dostęp do życia wiecznego. A wstępując do Ciebie, Ojcze, otworzył nam bramy nieba. Dlatego z chórami aniołów i świętych głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając.
Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostolów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, Twoją Kościół na sali ziemi. Sprawa, aby lutu wzrastaj miłości. Razem z naszym papieżem Benedyktem XVI, naszym biskupem Janem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Marią, ze świętymi apostolami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić.
Избав нас, Пани, от зла вшелькего, и обдаш наши часы покое, вспомощь нас своим милосердю, абышме завше вольни от греху и безпечни от вшелькего заменту, пełni надеи очекивали прийща нашего Збавителя, Иисуса Христуса. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostolom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak jedności i pokoju. Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ciało Chrystusa nie naszczerze na życie wieczne. Modlimy się.
Boże nasz Ojcze, niech owocny będzie dla nas udział w Eucharystii, które daje nam przedsmak nieba. Niech nam wyjedna moc w życiu doczesnym i przyswobodzi nas do życia wiecznego przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.